Tak jak większość chłopaków, moich rówieśników, w podstawówce chciałem być piłkarzem i grać porządnie w piłkę. Raz nawet pojechałem na taki a la casting do szkółki. Tam mnie nie wybrano, okazało się, że mają już skład. Mój tata chwilę rozmawiał z prowadzącym, a potem co sobotę chodził ze mną ćwiczyć. O tym, że się nie nadawałem, powiedział mi dopiero, gdy na poważnie zająłem się trenowaniem pływania. Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii Jezus na chwilę przed męką mówi uczniom, że ma im jeszcze bardzo wiele do powiedzenia, ale że oni nie są w stanie tego dźwignąć. Że będą w stanie przyjąć te słowa dopiero, gdy On pośle do nich Ducha Świętego. Zobaczcie, jak bardzo często my w relacjach mówimy komuś, że chcemy znać prawdę. Proszę, powiedz mi prawdę. I jak bardzo często, kiedy to ktoś od nas żąda, byśmy mu powiedzieli prawdę o nim samym, o jakimś etapie tej naszej relacji, my podajemy ją bardzo ostrożnie, kierując się troską, kierując się wrażliwością, kierując się odpowiedzialnością. Moi drodzy, to jest sedno dzisiejszej Ewangelii. W relacji z Panem Bogiem On zawsze będzie nas prowadził do prawdy, ale tę prawdę będzie ujawniał przed nami etapami. Prawdę o sobie samym w relacji do Pana Boga możemy przyjąć tylko z Duchem Świętym, bo bez Ducha Świętego ta prawda będzie oznaczała, że się nie nadajemy, ale przeżyta z Duchem Świętym będzie zaproszeniem do wypłynięcia na głębie.